Dzień dobry, mamy godzinę 23.30 i takie cudeńko zalega u mnie już od blisko 2 tygodni. Jest straszna napinka czasowa ostatnio, jeżeli chodzi o wyjazdy i nawet nie mam czasu zrobić unboxingu, mimo tego, że dotarła do mnie fajna paczuszka od Lost Arka, co możecie zobaczyć zresztą po taśmie. Oczywiście to jest Lost Ark. Od Lost Arka mam dużą przyjemność w roku dostać jedną, dwie takie paczki, czasami więcej. Zawsze jak się pojawia coś nowego, to Lost Ark mi coś takiego dostarcza i dzięki temu mam okazję zrobić unboxing i zasilić swoją kolekcję gadżetów, tak samo jest w tym przypadku, więc jedziemy z tematem. Korzystając z tego, że powoli rozwija się u mnie studio, w którym będą nagrania, miejmy nadzieję, dobrej jakości za jakiś czas, w tym momencie to jest takie studio po wylewie jeszcze, to mam okazję przeprowadzić unboxing w dobrym oświetleniu, w miarę dobrych warunkach, także po zmroku. To jest dosyć duży plus, więc będzie coraz elastyczniej z materiałami, chociaż elastycznie z czasem w najbliższych dniach na pewno nie będzie, w najbliższych tygodniach, bo jak się sezon rozpoczyna w około kwietniu od Memoriału w Wieliczce, czy od jakichś innych imprez, tak już po październik, listopad z przerwami i po zwieńczenie tego wszystkiego podczas Barburgi Warszawskiej w grudniu, to jest zazwyczaj pierwszy, drugi tydzień grudnia, dopiero wtedy zaczyna się troszeczkę luzu. Ta paczka chyba jest do góry nogami, ale nie jestem pewien. Zaraz do tego dojdziemy. Zobaczymy, co tutaj tym razem mamy od Lost Arka. Paczka oczywiście szczelnie zapakowana. Jak macie okazję, co po niektórzy bardziej spostrzegawczy ludzie, jeżeli mamy tutaj jako tako bardziej spostrzegawczych ludzi, macie okazję zobaczyć, że mam dosyć dziwny stół do unboxingu. To jest podłoga. Moje studio niestety nie jest jeszcze wykończone w pełni, tak jak być powinno, więc działam troszeczkę na warunkach polowych, tak można powiedzieć. Gdzie jest góra, gdzie jest dół? No dobra, strzelam, że to jest góra. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Wydaje mi się, że mam podejrzenia co do kilku rzeczy, ale wszystko okaże się w praniu. Oczywiście to studio się będzie bardzo zmieniać jeszcze, ale będziecie mieli okazję zobaczyć coś już coraz lepszej jakości, a o to mi bardzo chodzi, żebyście w przyszłości mieli okazję oglądać materiały, tak w terenie, jak i te z domu, coraz lepszej jakości i coraz lepszym nakładem pracy. Dobra, w paczce mamy kolejną paczkę. Jakoś trzeba to wyjąć. Dobra. W tym momencie już się wydało, że to nie jest obrus, tylko to jest coś w rodzaju green screena, tylko że to jest białe tło fotograficzne. Ale to jest dziwne uczucie, jak dostajesz paczkę, ona leży gdzieś tam bezpiecznie schowana, bo bezpiecznie wiadomo, przez 2 tygodnie blisko i nie masz okazji i odpakować, mimo tego, że strasznie się jarasz takimi rzeczami i zawsze czekasz. W paczce mamy kolejną paczkę. To tym razem jest to paczka zbudowana głównie z folii gomelkowej. Zgodnie z moimi przeczuciami, chyba wiem, co to jest. Jak zobaczycie gdzieś z boku moje kolano, to się nie zdziwcie, bo ja cały temat opracowuję na podłodze. Jest troszeczkę echo w tym pokoju. Wina tego, że jeszcze mebli nie mam. Wszystko elegancko, nieuszkodzone i tajemnicą przestaje być w tym momencie, że dostaliśmy, ja dostałem, ale wy też dostaniecie. To będą kubeczki, to będą nowe kubeczki, nowa linia kubeczków od Lost Arka. Ja już mam ich rodzajów driftowych, chyba 3 albo 4 i poza tym inne, ale nie tylko driftowe. Spójrzcie na to.
Jako że Lostark rozwija się coraz bardziej i nie ma już tylko stacji demontażu pojazdów i stacji serwisu tirów, tylko na wiosnę pojawiła się okręgowa stacja kontroli pojazdów. I z tej okazji zostały wydane okazyjne kubeczki z podobizną tego oto pana. Powinniście go znać, jeżeli troszeczkę kojarzycie sporty motorowe. Teraz wam to odrobinkę tajemnicy rozwieję. Oczywiście chodzi o Rafała Sonika. Pamiętacie, jak to było dotychczas? To, czego wielokrotność miałem, zawsze się tym dzieliłem. I to się nie zmieni, ale zmieni się troszeczkę charakter tego. Nie będzie tym razem konkursu, w którym od jasu będziecie mogli zgarnąć rzeczy, tylko zobaczymy, czy we wszystkich kubeczkach jest to samo. Tylko po nowym roku ruszam z pewnym nowym projektem. I dzięki temu będziecie mieli okazję raz na miesiąc zgarnąć, jedna z osób oczywiście, która będzie mnie wspierać na Patronite, będzie miała szansę zgarnąć dużą paczkę z gadżetami. I nie tylko kubek i naklejka, tylko to będą takie dosyć duże zbieraniny rzeczy. Więc będzie to rzadziej, bo raz na miesiąc, 12 takich przesek pójdzie w roku, ale będzie sowiciej, będą to części odzieży, niewykluczone, że jakieś czapeczki, koszulki, kubki, naklejki, na pewno dostaniecie dużo naklejek, ale będą to też inne rzeczy. O, i w którymś z kubków dostałem informację, że jest niespodzianka. I mamy smyczki. Tych smyczek jeszcze nie mam, lostarkowe smyczki. Sztuk 4. Czyli prawdopodobnie dwie sztuki sobie zostawię, a dwie sztuki będziecie mogli zgarnąć oczywiście w autofokusie, rupsie. Są to smyczki stacji kontroli pojazdów, czyli nowości, jaka pojawiła się w Lostarku na wiosnę tego roku. Na wiosnę tego roku było wielkie otwarcie stacji kontroli pojazdów. Ekstra, ekstra, ekstra. Czyli mamy trzy kubeczki, a smyczki damy gdzieś obok ładnie, żeby to wyglądało. A pod spodem oczywiście to nie koniec kubków. Jak chcecie reklamówkę, też wam mogę dorzucić. Tak jest, troszeczkę inne kubeczki, czyli nowy model kubków driftowych i mamy E30 i mamy E30, czyli duet Lorenz Drift Brothers, ex-auto Michała Wojtana. Fotka wiem dokładnie, która, bo to jest fotka z tamtegorocznych izdebek, nawet potrafiłbym wam powiedzieć, który zakręt. Rozpoznaję tą fotkę, bo to jest moja fotka, więc tym bardziej będzie miło trzymać taki kubeczek i bardzo miło będzie się z niego napić. Więc jak znam życie, takich kubeczków tutaj będzie trzy sztuki. Tutaj mam jeszcze jeden kubeczek i to jest oczywiście kubeczek driftowy, wszystkie w nienaruszonym stanie, bo tak jak wam mówiłem wielokrotnie, na pakowanie ze strony Lostarka nie ma co narzekać. Nie tylko jeżeli chodzi o kupowanie gadżetów, to nawet jeżeli kupujecie rzeczy z stacji demontażu, to tam też jest to wszystko jest arcysolidnie pakowane zawsze. Nie chcę się zategować. Jak to mówił Janusze, to się zateguje, ale to się nie chce zategować. I żeby rozwiać wątpliwości, ostatni element, nie szósty, tylko nawet więcej nie licząc, smyczek, dobra. Szósty kubeczek. I kubeczek driftowy po raz kolejny. Cieszy to, bo ta kolekcja rośnie, robi się coraz bardziej pokaźna. Tak to wygląda. Mówiąc krótko, coś, czego dawno nie mieliście okazji słyszeć, bella kutaneska. Dziękuję bardzo, Lostark. Do usłyszenia. Tym razem nie ma konkursu odjazdu, tak jak wam mówiłem. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Lajkujcie, subskrybujcie, bo to zawsze motywuje do dalszej działalności. I widzimy się już za niedługo. Hejo!